Paulina jest sukni, która jest inspirowana najnowszymi trendami. Print, który jest na sukience, to jest nasz autorski print, który pojawia się w naszej bieżącej kolekcji. Była specjalnie zaprojektowana dla niej na ten wieczór. No, celem było wyeksponowanie jej wszystkich atutów, a jest wspaniałą kobietą, także nie było tutaj nic trudnego. Zaufała nam w 100%. Była jedna miara. Tak, nawet nie pytała, jak ta suknia będzie wyglądała, po prostu w ciemno powiedziała, wchodzę w to i jestem pewna, że będzie dobrze. No właśnie, ile było czasu, żeby przygotować tę kreację? Przyznajcie szczerze. No tak, nie. Dwa dni temu była gotowa suknia. Dwa dni temu była gotowa suknia. Tak naprawdę ten proces trwał zdecydowanie dłużej. Ale finalizowało się to faktycznie dwa dni temu. Jakby myślałyśmy długo nad pomysłem, w jaki sposób pokażemy Paulinę. To, na czym nam zależało, to też po pandemii chciałyśmy zrobić coś takiego wow, takiego wyjściowego, takiego... Ale też takiego świeżego, takiego dziewczęcego zarazem, jest, prawda? Jak widać, to my może jesteśmy na ciemno i na czarno. Ale tutaj jeszcze jest lato na ubraniu. Tu jest lato, tu jest new beginning, tu jest wszystko takie już koniec pandemii. Postpandemiczna ta radość i chciałyśmy to pokazać na Paulinie, że my mamy nadzieję, że ta normalność wróci też. No to taki jakby jakiś dodatkowy przekaz. Ile, Paulino, w tej kreacji jest ciebie? Które elementy są takie, że ty mówisz, o, to lubię? Wszystko. Mogę ci powiedzieć szczerze. No dziewczyny, ja mam wreszcie biust. Naprawdę wyeksponowały to, zrobił uszu piękny gorset. Mam wyeksponowane nogi. Powiem ci szczerze, że ta kreacja jest idealną kreacją, że taką dwa w jednym. Wystarczy obciąć zgrabnie tren i jest potem taka super mini kobieca na jakieś letnie party. Więc szykuję się na kolejne ciepłe dni, na przykład za rok. Będę ją mogła kolejny raz założyć. My w ogóle mamy takie dobre podejście do mody, prawda? Takie ekologiczne. Ja bardzo się cieszę z tego zaproszenia dziewczyn do tej współpracy i bardzo się cieszę, że dostałam dzisiaj takie wyróżnienie i mogę być muzą dziewczyn. My się znamy wiele, wiele lat. Ja chodziłam u nich w pokazach mody, robiłam takie indywidualne prezentacje w butiku, tym jeszcze pierwszym butiku na Koszykowej, który wyglądał jak taki różowy, piękny, landrynkowy butik z Paryża i to był jedyny taki butik w Warszawie, nie było takich miejsc. I tam się wchodziło jak do takiego wymarzonego miejsca. Ja mówiłam, Boże, tak chciałam mieszkać. I my się tak znamy wiele lat i jak dziewczyny do mnie teraz zadzwoniły i dostałam tą propozycję, to ja w ogóle się nawet nie zastanawiałam, nawet nie miałam w ogóle tutaj wpływu na to, jak ta kreacja będzie wyglądała, bo wiedziałam, że będzie dobrze wyglądać.